Taka piękna seria Assassin's Creed dalej jest, ale już nie taka piękna. Zobaczmy, jak Ubisoft zabił, zamordował, wypatroszył Assassin's Creed'a na przestrzeni lat, moi drodzy. Przyjrzyjmy się. Assassin's Creed to seria, która od swojego debiutu w 2007 Jezus roku. Jezus Maria, ale oldge, 17 lat, moi drodzy. W 2007 Jezusku. roku szybko stała się jednym z najważniejszych tytułów w zestawie Ubisoftu. Furwa graczą rozgrywkę, która wyróżniała się na tle innych gier, zastępując niejako serię Prince of Persia. Jednak z czasem seria stopniowo oddalała się od swoich korzeni, prowadząc. Zmiany które wielu fanów uznało za zbędne i niszczące unikalny charakter serii. W dzisiejszym filmie prześledzę wszystkie główne odsłony serii i pokażę, jak Ubisoft zamiast rozwijać to, co czyniło Assassin's Creed wyjątkowym, powoli zabiło tę markę. No jaki był ostatni dobry Assassin's Creed Black Flag? Czy jeszcze potem coś było? No ludzie chyba nawet lubili tą walhale, nie? Chociaż była rozciągnięta Assassin's Creed zadebiutowało w 2007 roku jako rewolucja w gatunku gier skradankowych Gra pozwalała graczom wcielić się w Altaira, skrytobójcę działającego w czasach III Krucjaty Gra bardzo zwinnie połączyła mechaniki z Prince of Persia, takie jak parkour, ze skradaniem i eliminowaniem celów w otwartym świecie i choć no pierwsza... akurat pierwszy Assassin widać, że to była alternatywa dla Prince of Persia i nic więcej. Zobaczyli pomysł, który wyszedł i dobra, zróbmy coś na tej bazie, na tym skielecie. Słona miała swoje wady, w tym powtarzalność misji i ograniczoną różnorodność zadań. Prowadzała wyjątkowy klimat i uczucie bycia mistrzem w Parkur Parkour pozwalający na swobodne przemieszczanie się po dachach Jerozolimy czy Damaszku oraz przyjemna mechanika zabójstw z ukrycia były sercem tej produkcji. Assassin's Creed zyskał... Ludzie lubią takie rzeczy, to jest satysfakcjonujące. Dlatego też masz sukces filmów takich jak John Wick. To nie tylko jest świetny film akcji, ale pokazuje pewien perfekcyjny obraz zabójcy, który wręcz niczym sztukę prezentuje nam swoje misje. I mogłeś się w niego wcielić, i to było coś fajnego nie tylko widzieć to na jakimś ekranie w superprodukcji kinowej tylko faktycznie mogłeś zostać tym super szefem w zabijaniu. Zabójstw z ukrycia były sercem tej produkcji Assassin's Creed zyskało ogromną popularność Budując solidny fundament dla całej serii czy mieliśmy dobry odbiór fundamentu? powstał Assassin's wielu Creed osób 2. Assassin's Creed 2 no. z 2009 roku. To moment, w którym seria osiągnęła swój szczyt. Ubisoft o kurde, <laughs> to, to szybko spikowała. <laughs> w schematów pierwszej części i wprowadził bardziej zróżnicowane misje, głębszą fabułę i bohatera, którego gracze pokochali. Ezio Auditore stał się symbolem. No borycnej, tam, nim się gada zawsze. z motywem zemsty, który napędzał historię. Rozgrywka była znacznie bardziej zróżnicowana. Gracze mogli korzystać z nowych narzędzi, takich jak ukryte ostrza. Bomby dymnej i Popatrz, wyciągnięcie wniosków z pierwszej części, czego brakowało, co możemy urozmaicić, tak? I zastosowanie ich do szkieletu, który działał. Bardzo dobrze. Nie wymyślamy koła na nowo, nie zmieniamy rzeczy, które działają, tylko dodajemy, nadbudujemy. I tak właśnie gry powinny działać. Tak właśnie się robi sequele. Misje skrytobójcze również były bardziej rozbudowane. To było coś. I wymagały czasem zastanowienia się nad tym, co musimy zrobić. Wenecja i Florencja były tętniącymi Mówię, i W żyć... ogóle nawet nieźle to wygląda, jak na tam, nie wiem, okolice 2010 roku, tak?. ...miastami pełnymi ukrytych sekretów i misji pobocznych. Assassin's Creed 2 to moment, kiedy Ubisoft naprawdę zdefiniował, czym powinna być ta seria. A Brotherhood i Revelations jedynie umocniły pozycję Assassin's Creed. O Brotherhoodzie bardzo dużo ludzi gada. To jest taka. Ja, ja nie grałem, ale. Ale dużo ludzi mówi, że Brotherhood to jest to. Jako jednej z najważniejszych marek w branży gier. Assassin's Creed 3. Oho. Assassin's Creed 3 miało wprowadzić świeżość do serii, przenosząc graczy do nowego okresu historycznego amerykańskiej wojny o niepodległość. I to, Jednak... moim zdaniem, był dobry wybór w ogóle z tym rozszerzeniem Assassina na. przedstawmy różne historie różnych ludzi w różnych czasach. Ja uważam, że sam pomysł jest zarąbisty Tylko jego realizacja nie jest idealna w ostatnich czasach, nie? Na przykład, sam pomysł jest bardzo dobry. Tak? To jest trochę jak z God of War, który lata po mitologiach, nie? Znaczy, będzie latał, bo na razie były dwie. Jednak, mimo ogromnych ambicji, ta gra była pierwszym że Ubisoft zaczyna odchodzić od tego, co czyniło Assassin's Creed wyjątkowy. Główny bohater, Connor, był znacznie mniej charyzmatyczny niż Ezio, jego motywacje były mniej ciekawe i nieangażujące. Jednym z co? Niecharyzmatyczny bohater to nic złego, ale główny niecharyzmatyczny bohater już może boleć. Jednak chcemy utożsamiać się z kimś, kto robi na nas większe wrażenie. Z reguły tak działa. Znaczy jasne, są, są przypadki, w których wczuwamy się w historię postaci albo doceniamy historię postaci, które są trochę wycofane, ale to częściej są postacie drugoplanowe, mimo wszystko. A w grze takiej jak Assassin, która polega na satysfakcjonującym zabijaniu przeciwników, raczej chcesz grać kimś, kto jest charyzmatyczny i pewny siebie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo ma jakąś naprawdę mocarną motywację, która go pcha do tego. Więc jeżeli tego zabrakło w Assassin's Creed 3, no to ludzie mogli grać, czuć się trochę jak fani Residenta Grający itanem. Z największych problemów było to, że Ubisoft wprowadził mnóstwo nowych mechanik, takich jak polowanie, zarządzanie osadą i bitwy morskie, które choć były czymś nowym, odciągały uwagę od tego, co stanowiło rdzeń serii skrytobójstwa i skradania. Rozbudowanie świata miało wprowadzić więcej zadań pobocznych, ale wiele z nich wydawało się niepotrzebnym rozpraszaczem, który odciągał od fabuły. Konor, choć miał swoją historię, nie zdołał dorównać Ezio. W rezultacie mimo wprowadzenia technologicznych nowości i przedstawienia interesujących wydarzeń historycznych gracze. Zaczęli odczuwać, że seria traci swoją tożsamość. To był pierwszy sygnał. Czyli rozszerzenie gry już wtedy spowodowało, że ludziom się to średnio spodobało. To, to jest ciekawe, zobaczcie, czyli fani Assassin's Creed, a przynajmniej ci oryginalni, cenili sobie dość zwięzłą i małą historię, ale taką, która jest wykonana dobrze i nie ma zbędnych ceregieli. Ale gdy pojawiły się te zbędne ceregiele, to yy, ludziom się to mniej spodobało, mimo że teoretycznie mieli więcej aktywności do wykonania. I ten sam case był później z Valhallą, nie, że ludzie mówią, no gra ogólnie zrobiona jest dobrze, ale ile to jest godzin, człowieku. Zgadzam, że Ubisoft zmierza w kierunku tworzenia coraz większych, ale mniej zokniskowanych gier. Black flag, oho. No to ludzie teraz na remake tego tak czekają Zwłaszcza po porównaniach, wiesz, Skull Bones, Quadruple A Do tego, gdzie okazuje się, że Black Flag jest w sumie lepszą grą o statkach Neskrypt 4 Black Flag wprowadziło kolejną wielką zmianę Przenosząc akcję na Morza Karaibów I wcielając graczy w postać pirata Edwarda Kenwaya Gra wprowadziła bitwy morskie, które były dynamiczne, pełne akcji I stały się jednym z głównych elementów rozgrywki Gra została ciepło przyjęta I wielu fanów uważa, że to ostatni naprawdę dobry Assassin i zobaczcie, tutaj macie nowe pomysły, nowe mechaniki i też rozszerzenie tej idei statków, która jakkolwiek pojawiła się w Assassinie 3 i to było przemyślane rozszerzenie mechanik gry. To, to, to się dzieje, kiedy dodasz coś, co jest uzasadnione, przemyślane i przede wszystkim satysfakcjonujące do grania. Problem polegał jednak na tym, że seria zaczęła oddalać się od swojego pierwotnego celu. No ale Choć... na pewno było to coś innego niż... Assassin's Creed 1 czy 2, to na 100% Eksploracja Otwartego Morza była imponująca Słuchanie szantów oraz bitwy morskie dostarczały mnóstwo frajdy To skrytobójstwo i parkour, które były sercem serii, zeszły na plan dalszy Wiecie co? Mi się wydaje, że to były czasy, w których ludzie zachłysnęli się trochę ideą otwartego świata, i nieważne jaki, jeżeli pojawiała się ta dowolność, jeżeli granie była totalną liniówką, miałeś takie, o mój Boże, jakie to jest dobre. Teraz, z perspektywy czasu, gdybyśmy to ocenili, to to pewnie jest straszne. No, I szczerze wydaje mi się, że Ubisoft wcale jakoś mocno się nie poprawił od tamtego czasu. Oni po prostu robią otwarty świat, żeby to był otwarty świat i liczą, że to sprzeda im grę. A te czasy, gdzie otwarty świat jako hasło kupuje ludzi, przeminęły. Powiedziałbym, że ludzie nawet się trochę tego boją w tym momencie. Główny bohater nie był typowym asesynem, a historia bardziej koncentrowała się na jego pirackich przygodach niż na walce z Templariuszami. Mimo to gra została naprawdę dobrze przyjęta. I zobacz, odbito od wątku asesynów, ale jednak odbito w sposób satysfakcjonujący. Dla graczy, i mimo to ocenili grę dobrze, nie? Chociaż domyślam się, że rdzenni fani mogli być wkurzeni na produkcję. Tak. Oczywiście spotkała się z krytyką niektórych fanów, którzy no. tęsknili za bardziej skoncentrowanym podejściem do skrytobójczej rozgrywki, ale wprowadzała powiew świeżości do serii. Assassin's Creed Unity. Tam była chyba legenda z masą bugów na starcie, nie? To wtedy Ubisoft pokazał pazurach. Twojego. Ubisoft postanowił posłuchać graczy i Assassin's Creed Unity miał być wielkim powrotem do korzeni serii z akcją osadzoną w Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. Ubisoft Trochę krzypał, reklamował... bo ja pamiętam, że oglądaliśmy jakiś czas temu nawet cinematic do tej części i on był genialny, w sensie jak na tamte czasy, on był fajniejszy od tego co prezentują teraz w Assassin's Creed Shadows. Marketingowo ta gra była ograna świetnie, więc taka klapa na starcie boli mocno. O grę jako technologiczny majstersztyk, oferując najpiękniej odzorowane miasto w serii. No, ciekawe, czemu najpiękniej odzorowane, bo Francuzi robili. To co zrobili swoją Francję dobrze, ale jak już Japonię sobie wzięli za cel, to jakoś nie pykło. Dynamiczne tłumy, precyzyjny parkour i głębsze mechaniki skradania. Jednak premiera gry okazała się prawdziwą katastrofą. Gra była pełna błędów technicznych, od znikających twarzy postaci Katastrofą. Gra była pe pełna błędów technicznych. Od... O kur. Oh, Znikających twarzy postaci, <noise> przez problemy z animacjami, po spadki liczby klatek, które czyniły grę praktycznie niegrywalną na premierę. Gracze mieli do czynienia oh, z jednym jezu. z najgorszych debiutów Ubisoft, oh, a jezu. błędy z stały się... Ja, ja czasami lubię zagrać coś takiego, bo można się z tego tak pośmiać, taki content zrobić na takim <noise> Nie. Przedmiotem kwin i memów w społeczności graczy Pomimo, że Ubisoft naprawił wiele z tych problemów To szkody dla reputacji serii zostały już wyrządzone No niestety Unity mogło być świetną grą, pięknie odzorowanym Paryżem I powrotem do mechanik skrytobójczych Ale pośpiech w wydaniu gry I brak odpowiedniego dopracowania stały się symbolem Pośpiech i brak dopracowania No właśnie Kurde, zobaczcie, wiele się nie zmieniło To chyba już był nacisk inwestorów i deadliney. Właśnie to Problemów serii Cholera Origins. To jeszcze się chyba w miarę od... Odna... To była zmiana formuły, nie? Na ten naprawdę wielkoskalowy świat, czy pierdziele głupoty. Ubisoft jednak wyciągnął z gry złe wnioski. Assassin's Creed Origins było początkiem nowego etapu dla serii, który uh -huh. wielu fanów uznaje za moment ostatecznego odejścia od pierwotnej uh -huh. koncepcji Tu serii. RPG się Akcja zaczął. Akcja została przeniesiona do starożytnego Egiptu, a Ubisoft zmienił serię wprowadzając elementy RPG, system poziomów, rozwój postaci, zbieranie to nie jest złe, ale teraz pytanie, czy to już nie była seria, w której mogłeś dokupić punkty umiejętności w jakichś pakietach, bo wiem, że potem się to pojawiło. Punkt oraz drzewka umiejętności. Główny bohater miał być założycielem Bractwa Asasynów, ale pomimo próby połączenia historii z poprzednimi odsłonami, gra przypominała typowe RPG, a nie skradankę o skrytobójstwach. Te stały się tylko jedną z opcji w szerokim wachlarzu dostępnych możliwości walki, a fabuła była często przysłaniana przez liczne powtarzalne misje poboczne i konieczność grindowania poziomów, aby kontynuować historię. Egipty Kurde, był... tak z czystego patrzenia po prostu na tę grę, ja mam wrażenie, że ona jest strasznie bezduszna. Zgubił sens ten asasyn. To jest trochę... Trochę takie, została nam nazwa i ją wykorzystamy do nowych projektów, ale mógłbyś tego nawet nie nazywać Asasynem i sprzedać jako po prostu losową gierkę RPG z jakąś tam nazwą i dużo by się to nie zmieniło, tylko sprzedaż by się zmieniła, no bo nie byłoby hype'u na Asasyna, nie? Pięknie odzorowany, ale sama struktura gry zmieniła się diametralnie. Prowadzenie systemów RPG oddaliły serię od korzeni. Gracze zaczęli dostrzegać, że Ubisoft bardziej stawia na ilość zawartości. Jezus, czy ty naprawdę? Korzeni. Gracze zaczęli Czekaj. dostrzegać, że Ubisoft... Jezus, ty latasz se przez menu i w menu masz Ubisoft Club Unlock Additional Rewards. O kurwa, ale Gierka. Ubisoft bardziej stawia na ilość zawartości niż na jakość rozgrywki Origins było sukcesem komercyjnym ze względu na wielkość. I dlatego ja cenię sobie gry tak jak Kurwa Elden Ring, czy w ogóle dzieła językiego albo Larianu. Wchodzisz do gry, masz grę. Graj w Greku. A wyjdźcie, kiedy chcesz. Nie wyskoczy ci żadna reklama, Battle Pass czy inne ścierwo. Płaciłeś nam za grę, dostałeś grę, graj se w grę. I tyle. Skończyły się nasze transakcje. To bardzo szanuję. niż na jakość rozgrywki. Origins było sukcesem komercyjnym ze względu na wielką zmianę w serii. Ale no, dla wielu fanów był to moment, w którym seria straciła swój dawny urok. I właśnie tutaj pojawia się ten błąd myślenia korporacyjnego. Bo oni zobaczyli wyniki i stwierdzili, to jest to. To jest nasz strzał w dziesiątkę. Idziemy all in, w zmiany i eskalujemy te zmiany, które wprowadziliśmy w Originsie. I pewnie to właśnie odzwierciedla Odyssey, jakbym miał obstawiać, bo nie grałem. Assassin's Creed Odyssey to gra, która miała kontynuować RPG-ową rozgrywkę z Origins. Gra przenosi nas do starożytnej Grecji, oferując olbrzymi świat pełen mitologii, polityki i wojny peloponeskiej. Akurat ładnie to wygląda, muszę przyznać. Jednak ponownie, zamiast klasycznej skradankowej rozgrywki, Odyssey wprowadziło jeszcze więcej elementów RPG, które całkowicie niszczyły serię. Dlaczego mieli do wyboru dwie postacie, Cassandra lub Alexiosa? Co w teorii miało dawać poczucie wyboru i personalizacji rozgrywki? To już się Jednak wtedy zaczęło. szybko ukazał się. Ja po raz kolejny powiem, ja uważam, że powinna być jedna postać, albo tworzenie własnej, bo wybieranie dwóch w przypadku Ubisoftu zwłaszcza, mam wrażenie, że powoduje, że mamy dwie średnie postacie zamiast jednej dopracowanej. Ale to moje zdanie. Ja mam totalnie gdzieś, czy to będzie kobieta, czy facet, niech to będzie jedna dobrze dopracowana postać. Wtedy to było kosmetyczne. To tego też w ogóle nie rozumiem. To, to już bym wolał ludziom pozwolić stworzyć własnego asasyna, jak tak. Wijała się prawie identycznie, niezależnie od tego, którą postać się wybrało. Kolejnym problemem Odyssey był fakt, że asasyni i konflikt między nimi a templariuszami stały się jedynie tłem. Zamiast skrytobójcy, gracze wcielali się w półboga, który dzięki... Śmierdzi to go do forem i w sumie śmiesznie, że akurat części są Grecji. Magicznym artefaktom był w stanie zadawać gigantyczne obrażenia, walczyć z mitycznymi bestiami, pokonywać dziesiątki wrogów naraz. Takie podejście do bohatera zupełnie zniszczyło fundamenty serii. Odyssey podobnie jak poprzednia odsłona posiadało system poziomów i drzewka umiejętności, które teraz miały jeszcze większy wpływ na rozgrywkę. Nie można było po prostu zabić wroga jednym ukrytym ostrzem. Teraz jeśli przeciwnik miał zbyt wysoki poziom, skrytobójstwo było niemożliwe lub wymagało wie to totalne. Jezus, nie, ja bym nie odbierał realizmu Asasynowi. Ja uważam, że najlepiej zrobiony game design. Przytoczę tutaj Sekiro. Masz bossa jednego, i jeżeli go dobrze zajdziesz, to możesz go pozbawić połowy zdrowia, w ogóle jednego paska zdrowia, po prostu zachodząc go od tyłu, mimo że jest to boss. I to jest fajne. Ja uważam, że ta tak to powinno działać, nie? Że nawet najmo najmocniejszych z najmocniejszych jesteś w stanie pokonać sprytem. I to powinny dawać ci gry skradankowe. Powinieneś móc totalnie zeszmacić każde wyzwanie, jeżeli jesteś wystarczająco kreatywny. Wielu ciosów. Kracze musieli więc spędzać godziny na grindowaniu poziomów, aby mu skutecznie eliminować. Czekaj, czekaj, to tu jeszcze trzeba było grindować poziom, żeby po prostu dobrze, żeby kliknięcie zadawało wystarczającą ilość obrażeń? Przecież to jest jakiś absurd. Jezus. To jest sztuczne podbijanie czasu rozgrywki Nie wiem, po co im to potrzebne było ...co sprawiło, że skradanie się i ciche eliminacje straciły na znaczenie Wielu fanów czuło, że Odyssey bardziej przypominała zestaw stylu Wiedźmin 3 niż to, czego oczekiwali po Assassin's Creed. Walka stała się zbyt zręcznościowa, a eksploracja gigantycznego świata była rozwleczona, pełna nudnych zadań pobocznych i powtarzalnych No tak, bo oni szli w Grecja skala Odyssey nie w ...Ale brakowało jej duszy i sensownego powiązania z tradycją serii Oho no to pamiętam, że ludzie pozytywnie odebrali Assassin's Creed Valhalla to gra, która całkowicie oddaliła się od skratankowych korzeni serii Oferując graczom gigantyczny świat wikingów, pełen brutalnych walk, zarządzania osadom. Tak szczerze, gdyby ta gra się nazywała The Vikings, czy coś w tym stylu Nikt by nie zauważył w tym assassyna, nie? Tak, tak myślę na pierwszy rzut oka. W mitologii. No, to by się nie sprzedała, tak. Po raz kolejny. Nie sprzedałaby się, więc nazwali ją Assassin. Ubisoft podążył śladami Odyssey, wprowadzając jeszcze więcej elementów RPG, co dla wielu fanów było ostatecznym dowodem na to, że Assassin's Creed nie jest już serią, którą było w przeszłości. Gracz brał udział w podbojach Anglii, walcząc u boku Wikingów, budując osadę i podejmując decyzje, które miały wpływ na rozwój historii. Ale gdzie w tym wszystkim byli asasyni? Gdzie była ta subtelność, ciche eliminacji i skradanie, które kiedyś było fundamentalne? Serii. natomiast tego Valhalla skupiała się na brutalnych A jak tam kodeks asasynów? Ciekawe, czy Ubisoft w ogóle pamiętał, że coś takiego stworzył gdzie Eivor mógł rozbijać tarcze wrogów, ciąć toporem i przeprowadzać szturmy na osady. Gracze mogli co prawda korzystać z ukrytego ostrza, ale wiele misji i zadań wymagało wręcz otwartych walk i siłowych rozwiązań. Nawet wątek asasynów i templariuszy został sprowadzony do kilku pobocznych misji, które nie miały większego wpływu okay. na główną historię. Rozgrywka była również przesycona grindowaniem. Misje poboczne, zadania dla sojuszników, polowania na legendarne bestie i odkrywanie starożytnych ruin szybko stawały się monotonne. Gracze musieli spędzać dziesiątki godzin na wykonywaniu tych samych zadań, aby rozwinąć osadę i postać, by móc popchnąć fabułę do przodu. Klątwa powtarzających się zadań typu pójdź z miejsca A do miejsca B to jest coś, co trawi prawie każdą grę RPG i gdy nagle to się nie dzieje, to gra staje się wybitna. Po prostu przestańcie to robić, to nie wychodzi i nigdy nie wyjdzie, nie? W sensie, ja, ja tak nienawidzę, jak twórcy gier RPG idą na, po najniższej linii oporu i tworzą ci misje, których równie dobrze mogłoby nie być. Bo czasami lepiej, żeby jakiejś misji nie było, niż żeby było cokolwiek. Bo przynajmniej nie poczujesz rzecz zawodu, bo nic ci go nie sprawiło. Z zostaw to, co dobre. A jak czujesz, że jakiś pomysł jest zły, to go wytnij, nie? problemem było zagospodarowanie świata. Mapa była olbrzymia, ale była pusta. Jedyne co twórcy nam zaoferowali to liczne znaczniki prowadzące do nieinteresujących aktywności pobocznych. Jeszcze jednym ważnym problemem w Alhali były mikrotransakcje. Te w poprzednich częściach ograniczały się głównie do przedmiotów kosmetycznych, teraz jednak miały znacznie większy wpływ na rozgrywkę, pozwalając graczom realnie wzmacniać swoją postać. Fani Assassin's Creed coraz bardziej krytykowali nowe odsłony. Ale Ubisoft... I wiecie jaki jest problem? Że wtedy ludzie to łyknęli i Ubisoft po prostu powiedział dobra, odpinamy wrotki, jademy z tą monetyzacją na pełnej i teraz już ciężko z tego wybrnąć, bo wtedy na to pozwoliliśmy. i Lini to okno Overtona z futryną już w tym momencie, nie? Ubisoft cały czas w niebie <laughs> była. Valhalla była kolejnym przykładem, że Ubisoftowi nie zależy na tworzeniu dobrych gier, a jedynie produkcji, które mógłby łatwo sprzedać W 2023 premierę miało Assassin's Creed Mirage Gra miała być powrotem do korzeni serii Ubisoft obiecał mniejszy, bardziej skoncentrowany świat No z... nawet z klimatem przypomina te pierwsze części naciskiem na skrytobójstwa, bójstwa parkour i wszystko, co fani uwielbiali w pierwszych odsłonach. Gra przenosiła nas do Bagdadu, a głównym bohaterem był Basim, postać, którą poznaliśmy w al I gra faktycznie przywróciła niektóre elementy znane z dawnych osób. No. Mimo to wielu fanów uważało, że Mirage to bardziej próba uspokojenia krytyków, niż eee. prawdziwy powrót do korzeni. I so... teraz pytanie, czy słusznie, podobał wam się Mirage? Jak to wyglądało? Nie, nie grałem, nie, nie, nie. Nie grałem tak, nie. Mhm. No, większość ludzi. Stamtąd wciąż trzymał się niektórych elementów RPG, a rozgrywka była mniej złożona niż w. I wiecie, jestem przekonany, że Ubisoft wniosek, jaki wyciągnął z tej gry, to pomyślał sobie tak. Nie ma co się dla nich starać, oni i tak nas nie lubią. I robimy swoje. Na 100% tak pomyśleli w pierwszych odsłonach. Gra była co najwyżej przeciętna, próbując powtórzyć to, co udało się w Assassin's Creed 2 czy też Brotherhood. Jednak była to jedynie łagodna wersja tego, co uczyniło tą serię wyjątkową. W 2024 roku oh. premier miał mieć Assassin's Creed Shadows, czyli gra okryta licznymi kontrowersjami. Jednak po okropnym przyjęciu Star Wars Outlaws, Ubisoft przełożył premierę na 2025 rok. Chociaż wątpliwym jest to, by ten krok realnie wpłynął na dopracowanie nie, gry. nie dla mnie ten krok. Ma dopiąć jakiś deal z ten a nie realnie coś spiedzić Bo ta gra i tak jest raczej skończona. I jej odbiór. A raczej jest próbą panicznego ratowania firmy, która jest w naprawdę złej sytuacji. No kurde, tak naprawdę ten wykresik mógłby być jednostajnie spadający w dół, jakby się go narysowało. No nic, bardzo dobry film.